Cześć Wam. Słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć dzisiaj o, jak to nazwałem w ostatnim odcinku, samogwałt alkoholowy, psychiczny. Czym dla mnie jest i skąd to się wzięło? Ja od jakiegoś czasu, jak zachodzę na te grupy różne alkoholowe, z takim podziwem, właściwie zdziwieniem, zdziwieniem i właśnie z taką refleksją to czytam, że ktoś jest na przykład, jutro mam 5. rocznicę trzeźwości, ktoś tam 10., a ktoś tam jeszcze 21. czy 27. I tak się zastanawiam, od razu tak mi walnęło to w końcu. Mówię, kurczę, co to jest w ogóle za wolność, co to jest za trzeźwienie? Jeżeli ja dzisiaj, teraz w styczniu, mówiłem Wam, że ja tylko to liczę dla celów programowych, że to będzie trzeci rok, jeżeli ja mam się za 5 lat, za 10 tym chwalić, czy mieć to cały czas w głowie i się z tym obnosić, to znaczy, że ja jestem dalej jakiś uwikłany w te całe bagno. Ja nie chcę, ja chcę uwolnić myśli od tego, zmienić kierunek, a nie ciągle rozpaczać albo się cieszyć. Po cholerę tam jestem na tej grupie, jak jestem 15 czy 20 rok trzeźwiącą osobą. Nie zastanawiało Was to nigdy, że to jest dalej zniewolenie? Ja tak nie chcę. I tu nawiązuję do tego mojego zmęczenia, że ja kończę poniekąd kończę tematykę alkoholową, dlatego że ja już jestem, czuję przesyt, jestem jakby, ja czuję się wewnętrznie rozliczony, nie umiem tego wyjaśnić, wywaliłem się, moja spowiedź taka wewnętrzna, to jest coś jak u Was tam, mówię do tych, którzy są na grupach, to jest coś takiego jak któryś z tam z kroków, że jak macie swojego sponsora i tam załatwiacie według tam z tego z całego schematu, to ja tutaj uważam siebie za oczyszczonego, za to, co miałem zrobić, to zrobiłem i nie chcę mi się już na ten temat ględzić, co nie oznacza, że jak będą pojawiały się zapytania, to ja przecież służę nie doradzaniem, ale opowiem, jak ja to widzę, jak ja miałem, co ja bym zrobił. Więc ja tu nie zamykam drzwi, więc śmiało możecie pisać. Natomiast ja myślę, że już ja od siebie więcej nic nie powiem, bo ja nie umiem sobie sam zadać pytania. To jest tak, jakbym się pytał, już to mówiłem, siebie o imię i nazwisko, że po prostu są dla mnie niektóre rzeczy tak jasne, że nie umiem sam sobie zadać pytań. I teraz chodzi mi o co? Chodzi mi o przekierowanie tych myśli, że poczułem się, tak jak w którymś odcinku szukam Boga i w którymś odcinku mówię właśnie i dlaczego ja teraz poszukiwałem i chciałem iść na terapię, no teraz przez koronawirusa nie mogę iść na terapię pogłębioną, zamknięta jest, mogę tylko na indywidualną sobie chodzić, co też robię i że zobaczcie, ja szukam już czegoś innego, ja nie chcę, to nie jest średniowiecze, ja nie mogę się babrać cały czas w tym samym, ciągle patrzeć na jakieś cytaty i mieleć to w kółko. Ja chcę rozwoju, ja się dziwię, ja się naprawdę dziwię, dlaczego ja ciągle powtarzam motywację i cele? Bo to właśnie jest najważniejsze moim zdaniem. Że co ja jeszcze chcę, bo ja bym nie miał po co w ogóle trzeźwieć, gdybym ja nie widział, nie miał jakiejś perspektywy, gdybym ja nie miał szerokiego horyzontu i nie chciał jeszcze czegoś osiągnąć, czegoś zrobić, nawet dla siebie, czy dla innych. I teraz jestem naprawdę zdziwiony, mając dzieci, ja jestem sam, ja mogę się poświęcić, coś zrobić, no, czy komuś się podoba, może się komuś spodoba jakaś piosenka, może nie, może zneguje, ale mogę to sobie zrobić dla przyjemności, czymś się zająć. Nie nadrobię już czasu, właśnie tym się zmęczyłem, że z tym ściemnianiem się, a i tak nie zdążę wszystkiego zrobić i Jacksonem nie będę, ale
Mogę zupełnie inaczej żyć, mogę się cieszyć tymi truskawkami, mogę iść do lasu, mogę iść na grzyby, mogę iść na łyżwy, mogę, znaczy ja nie mogę, ale mówię ogólnie, na łyżwy. I jestem zdziwiony, że mając ci, którzy jeszcze nie stracili rodziny, mając rodzinę, Boże, ile ja bym dał, mówiłem parę odcinków temu, że ja już raczej nie będę miał dzieci i że ile ja bym dał, przecież ja to wiem, ja to znam, bo ja młodszego pana brata uczyłem, który 8 lat młodszy jest ode mnie i uczyłem go na rowerku. Pierwsze kroki, jak miał tam coś około roczku. Nauka pływania, gry planszowe, przecież to jest zajebiste, to jest życie, na tym polega. Dlatego ja też ubolewam nad tym, że się wpędziłem w kozi róg z tymi internetami, bo nie ma dzisiaj normalnych relacji. Ostatnio właśnie rozmawiałem, czy ktoś domofoni i mówi, cześć, wyjdziesz na dwór, na spacer, albo w jakiejś tam innej sprawie, cześć, wpadłem na herbatę. Nie, dzisiaj się trzeba umawiać. Skomplikowane to wszystko jest. Messengerami, WhatsAppami, SMS-ami, a kiedy, a nie mam czasu i tak dalej, i tak dalej. Straszne są te czasy. I ja tu nie mam się za jakiegoś lepszego, ja każdemu życzę i tutaj nie neguję, bo są bardzo fajne osoby, które ze mną piszą, ja nic do siebie nie mam. To każdy ma prawo do swoich poglądów. Mi to nie pasuje, ale na przykład im się podoba to, co tam czasami gdzieś tam powiem w którymś odcinku. Ja ich też szanuję. Nie mówię, jesteś B, bo chodzisz na A. Nie. Jeżeli jest ci to potrzebne do trzeźwienia, proszę bardzo, chodź. Mi to jest absolutnie niepotrzebne. Dla mnie to jest katowanie, to jest samogwałt, to jest na mojej psychice. Ja mam chodzić po to, żeby ciągle mielić o tym samym. To jest jakiś absurd. Ja właśnie unikam. Ja w ogóle ja mam gdzieś w bani, ja nawet sobie w głowie nie sam siebie ograniczam w myśleniu o tym, jak było kiedyś na Sylwestra, jakie piękne zimy były na działce, jak były ogniska. Już teraz zaczynam myśleć i już odcinam ten temat, bo po co przywoływać te myśli? A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no, oczywiście, że nie powiem na której grupie, obejrzałem kawałek live'u. I wiecie, co tam się działo? Tam była masakra. Ja słucham i nie dowierzam. Minutę, drugą, trzecią. Nie, powstrzymałem się, bo chciałem jakieś fragmenty ze zmienionym głosem. Nie ma sensu, żeby włączyć. To był jedno wielkie targowisko i ja myślałem, że ten koleś się udusi. On tak opowiadał, z takim entuzjazmem, tak się obnosił temat. A tam i na stacji benzynowej nie było, to my pobiegliśmy na Melinę, a jak nie było na Melinie, to polecieliśmy jeszcze do Nocnego, bo tam Ziutek miał jakieś pochowane butelki, a w ogóle to ja przed żoną chowałem za pralkę do pralki, wiesz jak to jest, i jeszcze w rękawy i w rękawach miałem 4, a w kapturze 2 i tak dalej, ja mówię, Boże. Dobrze, że ten admin trochę był bardziej powściągliwy, ale też to do niczego nie służy. Jaka była moja reakcja, jak ja to słuchałem? Ja mówię, za chwilę to wyłączę, bo nie wytrzymam. Ja się zacząłem denerwować. Mi serce normalnie zaczęło walić. Ja mówię, ja pierdolę. Jak tak można? I ja to znam. Dlaczego ja neguję AA? Ale to ja. Może ktoś trafił, super, niech chodzi. Ale ja trafiałem właśnie na takie grupy, żeby i tam ci właśnie, którzy nie pili 10-15 lat, i wtedy jak to było, jak się poślizgnąłem z tą torbą i te 20 piw wszystkie się rozwaliło, rozbiło i my się czołgaliśmy i jezorem piliśmy jak psy te browary. Ja na takie grupy trafiałem. Ja mam iść i się tam okaleczać psychicznie? To jest jakaś paranoja. Dlatego ja tam nie chodzę. Jeżeli przekrzykujemy się jeden przez drugiego, ty, a tam jeszcze nas, jeszcze na tej stacji to w ogóle prądu nie było, nagle zgasło wszystko, to ja wziąłem pod pazuchę 4 flaszki. No ludzie, dajcie żyć. I ten, ja to nazwałem samogwałtem alkoholowym, jakimś takim, to jest też wchodzenie w jakąś paranoję. Niektórzy tak piszą właśnie tam, że to jest wchodzenie w kolejne uzależnienie. Wchodzenie w grupy. Mi się to nie podoba i to jest moje zdanie.
ale nie neguję, bo jeżeli komuś to, powtarzam, nieważna jest droga, jeżeli ty nie pijesz przez to, no to super. Ale jeżeli ja mam o tym pomnieć, to ja się nie dziwię, że później są sny alkoholowe. Przecież ja chlałem, jak on opowiadał to, to co ja robiłem automatycznie w głowie? No przecież piłem, prawda? No piłem. Piłem w głowie, wyobrażałem sobie tak, że aha, ta stacja, no gaśnie światło, tak, cztery flaszki sobie biorę, ale fajnie, no zajebiście, musiałem się przecież pochwalić przed kumplami, to udało, a jeszcze bym więcej wziął, tylko już się nagle zapaliło światło, jeszcze przyszedł kierownik i mi się jakoś udało zwiać. Przecież to jest od razu opowiadanie całego filmu, cała dramaturgia, z jaką pieczołowitością to opowiadał, szczegół po szczególe, z jakim zaangażowaniem on to przeżywał, on tam był. On był zgrzany cały. Ja się nie dziwię. I to jest bardzo wielki błąd, że takie coś leci na grupach. Bo wszyscy, którzy to oglądają, co robią? Piją głową. I ja wszystkim życzę, żeby poszukali właśnie innej drogi, tych motywacji do trzeźwienia i celu dalekosiężnego nawet. Ale ja dzisiaj chcę coś osiągnąć na przykład za 2, 3, 5 lat. Nawet za 5, a nie, że ja już nie mogę się doczekać, bo ja pojutrze się znowu spotykam i albo mi dadzą możliwość gadania do kamerki i ja będę z siebie wyrzucał, jak ja chlałem. To jest dla mnie absurd. To jest kompletnie, to jest niedorzeczne. I później widzę takie wpisy, że 20-25 lat, już mam rocznicę i tak dalej. Ale po co ja tam jestem jeszcze na tej grupie? Nie moja droga. To nie jest moja droga. Ja tu nie jestem w niczym lepszy. Ja uważam, że ja zdrowieję. Tak, powiem tak. Powiem odważnie tutaj. Ja zdrowieję, ja szukam czegoś innego. Ja nie będę się katował i w kółko będę. Oczywiście mam tu, że ja nie mogę. Dla mnie to jest jak pacierz. Czy jak tabliczka mnożenia, jak data urodzin. Ja nie mogę pić. To wiem. Ja to wiem. A ponieważ nie mogę, to ja szukam innych rozwiązań. Nie mam dzieci, nie pójdę na basen, karmnika nie zbudujemy, można grać w planszówki. Ja już się chcę umówić tutaj właśnie z koleżanką. Zagrajmy, dawno nie grałem w Fortunę, czy w Monopoli, czy w jakieś inne. W Chińczykach niedawno graliśmy, fajna zabawa. Jest masa rzeczy do zrobienia. I macie o wiele większe możliwości niż ja, inwalida. I się dziwię, naprawdę się dziwię, jak nie można się skupić na czymś innym, razem ugotować coś, razem zbudować latawiec, w ogródku wypielić, a słuchaj, a te cebulki to się w marcu wrzuca, czy w kwietniu, czy kiedy jest? Milion, ja nie wiem, czy to... Ja życzę wszystkim, żebyście się nie ograniczali. Boże, kochany, ja nie wiem. Nie można w kółko tylko myśleć, o Jezu, jakim jestem... Jaką jest to ofiarą losu, ofiarą tego alkoholu, że tak się no stało się, no trudno, no stało się. Ja też ubolewam, zmarnowałem czas, ale to tym bardziej ja go nie będę już marnował. Stąd moje zmęczenie też było kanałem, że nagrywać, robić to, do tego jeszcze kolędy, jeszcze to tamto, siamto, sramto. No i efekt jest taki, że się zmęczyły. I dzisiaj właśnie mówię o tym, że ja odbijam od alkoholu oczywiście. Kto ma potrzebę? Jasne, piszcie. Ja, jak będę umiał, to coś odpowiem, podpowiem. Jak będzie interakcja. A generalnie to ja chcę w ogóle, no, przebranżowić to może nie, ale mam coś w głowie. No właśnie, nic nie będę mówił, bo później nie wychodzi to, co później będą jakieś zarzuty. A mówiłeś o tym, o tamtym, miało być tamto, modelarstwo, albo tam. No, zobaczymy. Także ja nie będę uprawiał samogwałtu alkoholowego, bo nie chcę mieć snów alkoholowych, nie chcę tych wspomnień. To było bardzo niedobre, bardzo złe. Można zrobić new life i cieszyć się teraz kolejną wiosną bez tego badziewia, żeby nie powiedzieć gorzej. I życzę wam zmiany myślenia na coś zupełnie innego. Bo nikt, kto doznał traumy jakiejś wielkiej, nie będzie ciągle rozdrapywał ran
Tak jak ja nie siedzę i nie, codziennie nie użalam się, że byłem w pożarze, bo bym zwariował. Trudno, stało się. No jeżeli przychodzi ten dzień, że muszę o tym opowiedzieć, to widzicie, co się ze mną dzieje. Tak, łzy się leją, emocje, drżę cały, bo widzę ten obraz, jak tam było i czuję ten smród palonych ciał. To codziennie mam się katować alkoholem, jakim jestem biedną owieczką Bożą? Nie. Tak nie będę robił. Do usłyszenia, do zobaczenia.